Dzisiaj postanowiłem pokazać Wam jeden z testów, który różnicuje obecność takiego skażenia jak neuralgia Mortona, nazywana czasami też nerwiakiem Mortona. Generalnie etiologia tego problemu do dzisiaj nie jest za dobrze poznana. Podejrzewa się, że mogą w tym mieć udział przede wszystkim różne dysfunkcje mięśniowo-powięziowe w obrębie samej stopy. Oczywiście także to, że chodzimy nie do końca takim obuwiu, w jakim powinniśmy chodzić. Często to obuwie jest zbyt wąskie, przez co nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie poprzecznego łuku stopy. Oczywiście do samego tego problemu mogą dokładać się problemy o podłożu biochemicznym, na przykład cukrzyca czy infekcje, bądź różnego rodzaju cysty, które mogą ograniczać ruchomość i uciskać sam nerw podeszwowy. Neuralgia Mortona jako schorzenie polega na uciśnięciu nerwu podeszwowego w przestrzeni pomiędzy drugą a trzecią, bądź trzecią i czwartą kością śródstopia. Jak już wspomniałem, schorzenie to też często jest nazywane nerwiakiem Mortona, co generalnie nie jest nazwą prawidłową, dlatego że sugeruje od razu łagodną postać nowotworu samego nerwu, co oczywiście zdarza się, ale są to sytuacje bardzo, bardzo sporadyczne. Generalnie, żeby sprawdzić, czy faktycznie problem, który dotyczy naszego pacjenta, dotyczy tych przedziałów, czy naprawdę dotyczy też samego nerwu podeszwowego, musimy wykonać prosty test nazywany testem Muldera. Ok, więc cały test wygląda tak. Dobra, teraz powiem Wam tak naprawdę, o co w tym teście chodzi. Chwytamy stopę, oczywiście ściskamy ją, a w tym momencie dochodzi do zbliżenia do siebie kości śródstopia. Jeśli faktycznie w przedziałach międzykostnych, w tak zwanych fałdach, dochodzi do uciśnięcia nerwu podeszwowego, daje to u pacjenta objaw taki typowy dla uszkodzeń nerwów obwodowych, czyli albo taki strzał bólu z promieniowaniem do palców, albo taki ból typowo piekący. Oczywiście ten objaw trzeba zróżnicować także z innymi problemami w obrębie samej stopy, często także z poważnymi patologiami takimi jak infekcje, cysty, czy obecność jakichś zmian nowotworowych bądź martwiczych. Jak widzicie, to jest bardzo prosty test, który na pewno należy włączyć do swojej diagnostyki w pracy gabinetowej. Oczywiście warto jest go porównać także z innymi testami, żeby szczegółowo określić to, co aktualnie dzieje się Waszemu pacjentowi. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów czy też materiałów diagnostycznych, zapraszam Was na naszego bloga projektmasaż.pl. Jeśli chcecie też zobaczyć kolejne filmy, łapka w górę pod filmem, dajcie też nam znać na blogu, bądź też w komentarzach tutaj na YouTubie, bądź na Facebooku. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!